Spotykaliśmy się z Wojtkiem Smarzowskim na próbach. Oczywiście wcześniej odbyłam castingi do tej roli, które udało mi się szczęśliwie wygrać. Później spotykaliśmy się na próbach, ale to nie były takie próby, że próbowaliśmy sceny, tylko bardzo dużo rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o motywacji, rozmawialiśmy o stanach bohaterów, gdzie w danej scenie, w jakim stanie się znajdują. To jest bardzo ważne. Umówiliśmy się na coś. Jak to Wojtek mówi, zrobiliśmy całą analizę. Ja rzeczywiście pracuję tak, że najpierw analizuję, a później zaczynam wkładać w to emocje. No i na tyle też zainspirował mnie i reżyser, i partnerzy, że rzuciłam się głową w dół. Nie mam do siebie pretensji, że coś tam źle wykonałam. Mam jakąś jedną scenę, którą wydaje mi się, że lepiej bym zagrała, ale wydaje mi się, że w całej tej pracy lepiej nie umiałam. Znaczy tak naprawdę to ja mam poczucie współtworzenia tej roli, dlatego że Wojtek mi niczego nie narzucił. Wojtek zostawił mi absolutną wolność. Nie mam w ogóle przy tym filmie wrażenia bycia odtwórcą. Czuję się w pełni takim samym twórcą postaci Róży, jak i on. On to później zmontował i opowiedział to, ale cały materiał dotyczący Róży tak naprawdę ja mu dostarczyłam, pracując i bazując na samej sobie, więc co wniosłam przez ten moment, stałam się Różą, oddałam się temu i pracowałam moim zdaniem na pełnych obrotach. Wojtek jest reżyserem moim zdaniem empatycznym, widzi bardzo dużo w monitorze, jak kręcimy, i potrafi dać niezwykłe uwagi, ponieważ te uwagi są intymne, to znaczy w tym sensie, że coś tam mi się w głowie budzi, co wydaje mi się, że nie widać tego w kamerze, on to natychmiast zauważa i koryguje bardzo delikatnie i subtelnie, biorąc na bok, nie krzycząc przez radio. To powoduje też, że mam szczególny rodzaj kontaktu z reżyserem i zaufania. Wiem, że on też mi ufa. No, jest bardzo dobrym reżyserem, myślę, że jest jednym z najlepszych. Nie mam pojęcia, czy ten film może być zrozumiany na świecie. Nawet sama myślałam, że ostatnio chciałam wysłać na ten film mojego przyjaciela obcokrajowca i przypomniałam sobie w międzyczasie, że muszę do niego zadzwonić i opowiedzieć mu tło historyczne tak naprawdę, bo trudno się połapać w tej naszej historii. Tu Niemiec, tu Polak, tu Mazur, tutaj tacy Polacy, akowcy, tutaj inni Polacy, kto z kim współpracuje i tak dalej. Domyślam się, że jest to bardzo, bardzo trudne, ale myślę, że jest to dobry film i po Gdyni były takie głosy, że ktoś nie zrozumiał. Nie wiem, co to znaczy, bo może to znaczy, że emocjonalna część tego filmu nie przeszła. Jeżeli tak, to bardzo źle, bo to oznacza, że źle zagraliśmy. Ja myślę, że ten film jest nieźle zagrany. Było to bardzo przyjemne doświadczenie i ta praca, i ta rola, przyjemne w cudzysłowie, ale że jakieś takie prawdziwe i że to było tak, tak sobie wyobrażałam, jak byłam młodą dziewczyną, że tak wygląda ten zawód, więc cieszę się, że coś takiego się zdarzyło, ale myślę, że czas już ruszyć w nowe rzeczy i spróbować zapełniać ten swój plecak i muszę się teraz skupić. Rzeczywiście wszystko wydałam Róże, a teraz muszę pozbierać nowe rzeczy i mam nadzieję, że jeszcze trafi mi się materiał równie wymagający i emocjonalny jak Róża.